Dla mnie to jest zupełnie nowe zadanie, bo jestem tutaj proboszczem i to jest moje pierwsze proboszczowanie. Dokładnie jestem tu 2 lata, 3 miesiące, 1 dzień. Liczę sobie, bo ten czas tak szybko upływa, a nie chciałbym się już rozstawać z moją parafią. Także same pozytywy. Ludzie są naprawdę kochani. Tu na tej ziemi, tu na biednej ziemi, im przedstaw Bogu to, co my cierpimy. Święci są po to, żeby nam wskazywać drogę do Boga. Święci są także po to, żeby uświadamiać nam prawdę o Bożym miłosierdziu, o szczególnej bliskości Boga do człowieka. Święci także mówią nam o tym, że to nie tylko człowiek poszukuje Boga, ale że Bóg szuka człowieka. Czasem na tej drodze do Boga jest tajemnica krzyża. Czasem człowiek boi się tego bólu, cierpienia, boi się krzyża, dlatego potrzebuje wstawiennictwa świętych. Tę mszę świętą sprawuję za całą wspólnotę parafialną. Dla was, kochani, o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, dla rodzin tej parafii, o to, żeby rodziny zawsze były Bogiem silne, by były pełne wiary, nadziei, miłości. A kiedy przyjdą jakieś trudniejsze chwile, przyjdźcie do swojego patrona, który jest naprawdę przemożny, wstawia się do Boga za każdym z nas. Ta msza święta jest w intencji was wszystkich. Też trzeba szukać jakiejś nowych sposobów do tego, żeby docierać. Ja tak zawsze sobie to tłumaczę, że mam możliwość mówienia, głoszenia Ewangelii do ludzi, którzy przychodzą do kościoła, uczestniczą w nabożeństwach, są na mszy świętej, czy spotykamy się z nimi tam z racji jakichś urzędowych spraw w kancelarii parafialnej, czy w czasie wizyty kolędowej, ale trzeba też szukać tych ludzi, gdzie oni są, jakby to powiedzieć, trochę z boku tego wszystkiego. No i mam taką możliwość, kiedy gram koncerty, kiedy potem oni przychodzą, rozmawiają, pytają, czy ja rzeczywiście jestem księdzem katolickim, czy to, i wtedy nawiązuje się rozmowa. Przeważnie słyszę taki wyśmiechtany tekst, że no jakby tacy wszyscy księża byli, to ja mówię, nie, to jest margines, to by nie było dobrze, muszą być księża tacy normalni, tacy, ale musi być też taki ktoś, może jak ja, czy ktoś, czy tam ktoś pisze poezję, czy szukania jakiegoś takiego innego dostępu do człowieka. Thank you.
że mam to swoistego rodzaju dylemat, no bo już ten show biznes, bym powiedział, oczywiście w cudzysłowie, jest dość wymagający. Ostatnio wróciłem z koncertu, bo mieliśmy taki koncert na festiwalu bluesowym w Lusowie. No, wróciłem dość późno, ale powiem, że no jakoś to dałem radę temu wszystkiemu potem podołać, ale mówię, no to jest, muszę to sobie jakoś tak zawsze to wszystko poukładać, żeby no na pierwszym miejscu jest no mimo wszystko parafia, bo co, ludzie, a to jest moja pasja, to jest takie, mówię, no mówienie, głoszenie słowa inaczej, no ale no nie ukrywam, że to muszę jakoś tak mentalnie zawsze sobie ogarnąć. Siedzę sobie sam w domu, tak niepotrzebny nikomu, i kocham świat niebanalny, dla normalnych, nienormalnych.